Zdarza się, że podczas burzy dochodzi do spięcia i może zepsuć się na przykład router. Czy operator w takim przypadku bierze odpowiedzialność za sprzęt i zapewni nam bezpłatną wymianę? Nie, operator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek tzw. siły wyższej. Mamy z nią do czynienia, kiedy zdarzenie pochodzi z zewnątrz, ma charakter nadzwyczajny i nie da się go przewidzieć. Siłą wyższą mogą być na przykład wyładowania atmosferyczne. Dlatego warto samemu zadbać o zabezpieczenie routera, modemu czy komputera przed uszkodzeniami związanymi z przepięciem. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które zabezpieczają przed tego typu sytuacjami.